Dzień dobry Państwu, wszystkich entuzjastów naszych rozmów, które odbywają się dzięki życzliwości SCEK-ów. Jesteśmy w Starej Prochowni. Wszystkich nauczycieli, wszystkich uczniów witamy serdecznie w ten pogodny, wiosenny, ciepły, wręcz upalny, w upalny dzień. Dzisiaj naszymi gośćmi są niezwykłe dwie osoby. Mistrz Józef Wilkoń. Panie Józefie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pani Blanka Wyszyńska-Waltak. Dzień dobry Państwu. Można byłoby Państwa przedstawiać i mówić o Was, ale chyba pierwszy raz jesteście na scenie razem, o ile przyglądam się Wam. Pani Blanka jest prezesem Fundacji Arka imienia Józefa Wilkonia. Pana Józefa nie trzeba przedstawiać, jak się mówi mistrz, to znaczy, że trzeba mi ufać. Natomiast i to, że nie nadużywamy tego pojęcia, udowodnimy w tej rozmowie. Przemiłą osobą, która towarzyszy w wielu spotkaniach i prowadzi ze mną przecudowne wydarzenia, aż stęskniłem się, żebyśmy byli w takim teamie, jest Miłka Skalska, dziennikarka. Dzień dobry. Ale przede wszystkim, i to mówię rozkosznie, zastępca dyrektora Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry Miłku i dziękuję też, że przyjąłeś zaproszenie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Bardzo cieszę się, że mogę porozmawiać z panem Józefem Wilkoniem o arce, o współczesnej arce, pomyśleć o tym, czym dziś może być arka i komu arka dziś jest potrzebna. Wydaje się, że jest to chyba najpilniejsze pytanie, bo właściwie od roku arka jest nam bardzo pilnie potrzebna i wszystko wskazuje na to, że przez jeszcze długi czas ta arka będzie nam potrzebna. Arka, czyli w mojej ocenie coś, co daje nam ocalenie, co jest drogą do ocalenia, co też w myśl takiej biblijnej Arki Noego, która przychodzi mi w pierwszej kolejności do głowy, jest też drogą do przymierza, drogą do takiego sojuszu, pojednania, co też nam jest szalenie potrzebne, ale szalenie też zastanawiam się nad tym, dlaczego pan Józef Wilkoń zaczął tak wiele lat temu budować współczesną Arkę. Ja myślałem, robiąc Arkę, budując Arkę, nie tylko o nas. My jesteśmy teraz lekko zatrwożeni. Jest dobra okazja. Trzeba się widocznie trochę bać, żeby zacząć poważnie myśleć. Z troską nie tylko o nas. Tu chodzi o całą przyrodę. Tu chodzi o relacje człowiek i przyroda i otoczenie. Co człowiek złego zrobił i robi, i trzeba, żeby się zastanowił, zatrzymał. A to, że przy okazji się troszeczkę nam dostało ludziom, że się trochę boimy, to się bardzo przydaje, bo to jest taki moment, kiedy się otwierają klapki, człowiek zacznie, mam nadzieję, wreszcie myśleć, co mógłby dobrego dla otoczenia, dla przyrody, tym samym dla siebie. Bo jakżeż możemy istnieć bez przyrody? Nie tylko myślę o zwierzętach. Myślę o naturze. O naturze w ogóle. Ja, kiedy myślałem o tym cyklu rozmów, które są skierowane, jeszcze raz podkreślam, do nauczycieli i uczniów, ale wszyscy mogą oglądać tę naszą rozmowę. I są rozmowami o pięknie. Są rozmowami o pięknie i są rozmowami takimi motywującymi, które nie tylko są konstatacją tej rzeczywistości, w której żyjemy, ale też motywują do tego, żeby chcieć nad pięknem, nad kulturą pochylić się, zatrzymać się. I o tyle Arka jest dla mnie ciekawa i ten temat Arki, który gdzieś panu towarzyszy właściwie przez całe życie, tak mogę powiedzieć, a przynajmniej przez całe moje życie, że to będzie taki synonim, a może motyw naszej rozmowy.
Panie Józefie, Arka w moim przeświadczeniu, tutaj rozmawialiśmy z Miłką wcześniej i Blanko, jeśli zechciałabyś zabrać głos i też z nami porozmawiać o tym. Arka to jest takie miejsce bezpieczne, miejsce też podjęcia pewnego ryzyka, miejsce pewnej takiej integracji, ale też poznania siebie na nowo, policzenia siebie na nowo i takiego przejścia z jednej przestrzeni do drugiej. Tamta już jest znana i najprawdopodobniej jest sprawdzona, jest już zdegradowana, być może jest wyciśnięta z niej trzeba wszystkie z niej soki, uciekać. Trzeba z niej uciekać. A następna jest terra incognita, prawda? Ziemia nieznana, do której się kierujemy. No i wyruszamy w taką niezwykłą podróż we własnym towarzystwie, we własnym jakimś takim na nowo zbudowanym anturażu. Dlatego nie tylko chcę się jakby skoncentrować na miejscu, tylko na tej całej podróży, na tym przejściu całym, który też polega na ryzyku. A ja bym się skoncentrowała na miejscu, bo już jak w Biblii, Arka została zbudowana przez człowieka. Bóg powiedział, zbuduj Arkę. Tak samo Arka Przymierza, czyli to, co 10 przekazań jest przeniesionych w Arce zbudowanej przez człowieka. I co jest nam dane, że możemy budować, możemy tworzyć i możemy stworzyć takie miejsce, w którym wszystko to, co najpiękniejsze, zostanie przeniesione w przyszłość dla dalszych pokoleń i ocalone. Ale to znaczy, że kryzys jest wpisany, prawda, chyba w naszą egzystencję. To może brzmi jak truizm, ale jak myślę, że jest potrzebny? Tak, żeby poczuć, co mamy i co możemy stracić. I ocalić to, co przed utratą, to, co jest wartościowe. Pani Józefie, ja patrzę z perspektywy opowieści tej książki, która jest przecudna, do której jeszcze wrócimy. Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia. I to jest opowieść o pana historii, której właściwie pan nieustannie szuka w swojej twórczości. Może nadużywam metaforyki kultury jako takiej ucieczki pańskiej. No i to są pana czasy wojenne, czasy komunizmu, czasy demokracji. Czasy wszystkie są czasami trudnymi, czasy covidowe. I sztuka jest taką dla pana arką, czy to jest takie nadużycie może nawet semantyczne wobec pana? Tak, wszystko to dla mnie jest arką oczywiście, ale w istocie absolutnie będę to akcentował, że arka dla mnie dziś to jest troska o przyszłość, zdecydowanie. Jesteśmy w jakimś momencie, w jakimś punkcie, w którym uświadamiamy sobie, że my jako te jedyne na Ziemi istoty rozumne nie dysponujemy rozumem. Jest przerażające, jak bezmyślny i głupi w istocie jest człowiek. Geniusz ludzki skądinąd doceniany, jednocześnie bezradny wobec jakiegoś przerażającego stanu bezwładu, dosłownie. Mam takie wrażenie, że nie dysponujemy rozumem, że nie władamy rozumem. Coś nami rządzi, coś nami działa. Jesteśmy jedyną istotą żyjącą na Ziemi, która zabija. W przyrodzie nic nie dzieje się na zasadzie, żeby tylko zabić, tylko pożreć. Przyroda jest jaka jest, jest i piękna, jest fascynująca, ale jest w określonym sensie okrutna,
bo okrucieństwo leży na tym, że odnawianie życia jest po prostu przejściem, jest jednością umierania życia, rodzenia, umierania. Cyklem. Ale zabijanie bez powodu to wynalazł człowiek. Mm-hmm. To jest przerażające. Czy sztuka jest takim materiałem, taką materią, która jest balsamem, jest, ma taki, taką kategorię w sobie profetyczną, a może terapeutyczną? Czym jest dla Państwa sztuka? To, że sztuka, że człowiek jest jedyną istotą na Ziemi, która tworzy. Ma moc kreacji. I to jest coś nieprawdopodobnego, że możemy dzięki temu, artyści mogą przez swoją sztukę tworzyć nam zupełnie inny wymiar świata, a my tworząc też jakby działa to jak terapia. Wiem, że wiele osób po prostu mając moc i ten talent, no lepiej żyją, lepiej inaczej odbierają piękniej ten świat. Także to jest coś niesamowitego i Józef Wilkoń, tworząc fundację, myślał o tym, żeby właśnie zachęcić jak najwięcej osób do tworzenia. Do tego, żeby dzieci i ludzie dorośli, mimo że nie tworzyli, to zaczęli malować, rzeźbić, bo to daje coś, co pomaga przetrwać i tworzyć właśnie taką swoją własną arkę. Czyli twórcze działanie nas ocali, tak jak to działanie Noego ocaliło ludzkość, ale ta ludzkość to jest za mało powiedziane, bo natura była przecież, jesteśmy częścią tej natury. Czyli to działanie twórcze ma szansę nas ocalić, ma szansę nas, powiedzielibyśmy w naszym ludzkim języku, ucywilizować? Użyjmy wreszcie właściwego słowa balsam, w porządku. Ale po prostu, zwyczajnie powiedzmy sobie, twórczość to jest wyraźnie akt miłości. Używajmy tego słowa, to jest potrzebne. Jeśli mówisz, że człowiek jest jedyną istotą, która w środowisku na Ziemi tworzy, to trochę przypisujesz człowiekowi więcej niż należy. Natura jest też mistrzem tworzenia, jeżeli pozwalamy jej działać, rozwijać się i kontynuować wszystko w harmonii. Przecież tworzenie nasze w sztuce jest w jakimś sensie dopełnieniem, jest analogicznym to, co pięknego dzieje się w naturze. A w naturze się dzieją rzeczy tak cudowne, że wystarczy tylko wrażliwie patrzeć. I nie możemy temu po prostu stanąć w żadnym wypadku w poprzek. Pozwólmy naturze działać nadal w harmonii, a my po prostu sami jesteśmy tworem natury. To natura nas wykształciła. Dlatego też można powiedzieć, że jesteśmy elementem tego pięknego obrazu. Tak jest. No to, panie Józefie, otarliśmy się o teologię właściwie. Ustaliliśmy, gdzie jest demiurg, a gdzie jest ten, który demiurga powinien słuchać. Chociaż to całe zamierzenie Arki Noego to jednak jest rodzaj budowania też relacji. Jeśli mówimy o arce, takiej odpowiedzialności, bardzo cieszę się, że pan użył słowa miłość, relacji miłości, bo twórczość jest relacją miłości, tak jak pan powiedział. A ja bym chciała wtrącić jedną rzecz, takie porównanie żeglarskie wręcz nawet, że pokład jeden, jedna przestrzeń zamknięta, to jest niezwykły sprawdzian dla tych istot zamkniętych w tej przestrzeni ograniczonej, gdzie muszą po prostu wytworzyć między sobą relacje, które pozwolą im przetrwać, dopłynąć do tego. Ja trochę dlatego mówię o tych relacjach, bo oprócz sztuki nie chciałbym
pan jest mistrzem, ale też mistrzem budowania relacji. O tym bardzo rzadko się mówi w rozmowie z mistrzami, że właściwie chyba sztuka pańska też polega na tym, że pan buduje relacje z naturą, także z człowiekiem. Te wspomnienia pana związane z mamą, z nauczycielami, ze studentami, kolegami, z małżonką, z wszystkimi przyjaciółmi, których pan spotyka. Mam takie wrażenie, być może znowu nadużywam pewnej koncepcji, którą sobie tutaj wypracowałem, czytając tę książkę, że nie byłoby tej twórczości, gdyby nie ludzie też dookoła, gdyby nie przyjaźń. No jasne. Więc tam przed chwilą po prostu dałem się ponieść, dramatyzowałem i w związku z tym tak jakby mi umykało ze świadomości, że jednak człowiek to może brzmieć dumnie. I koniecznie nawet czasami. Tak, to tak. I po prostu jest w człowieku, w nas naprawdę powszechnie dużo dobroci, oby tylko ona miała szansę mieć wpływ większy niż to, co się dzieje w tej chwili, no, żeby zwyciężyła dobroć. Ale mówił to pan z perspektywy szanownego wieku, który pan posiada? To jest ta przewaga, czy każdy taki dar obserwacji w każdym wieku jest? Czy pan miał tę zdolność? Miałem różne okresy, różne stany, różne doświadczenia. Panie Józefie, chcę pana namówić na pewną szczerość. Czy zdarzyło się panu wysiąść z arki? Słucham? Wysiąść z arki. O nie, jednokrotnie. I? No po prostu i się człowiek po prostu gubi. Przewraca? Gubi, tak. Dużo rzeczy mi się takich wydarzyło, ale sumując, wracam i trzymam się, nawet powiedziałbym kurczowo, co mi pomaga po prostu. Ja mam 91 lat, i ja pracuję pełną parą. Skąd się to bierze, gdybym się po prostu nie trzymał arki, to by to tak nie szło. Po prostu mam poczucie potrzebne mi spokoju. Jednocześnie mam świadomość, mam mało czasu, to jest mój schyłek. Podchodzę do tego, jak mi się udaje, względnie spokojnie. I trzymam się arki, wierząc, że sobie jakoś poradzimy. No po prostu mam do czynienia dość powszechnie z ludźmi, którymi kieruje ta sama troska. Tworzymy jakąś, mimo wszystko jakoś, ze wszystkimi wysiadaniem z arki. Wracamy do źródła, nie? Rządzi nami troska i to daje nadzieję. Mówisz o źródle, a ja jestem bardzo ciekawa właśnie, jak się ta podróż zaczęła. Jak zaczęło się to życie w Bogucicach? Jakie było pana dzieciństwo? I to dzieciństwo szybko stało się dzieciństwem okupacyjnym, dzieciństwem wojennym. Jak ono wyglądało i co ukształtowało pana wyobraźnię? Jaki tam był ten pierwiastek przyrody? Ja tutaj podkreślam często i absolutnie chcę, żeby mi uwierzono, że dzieciństwo moje było bardzo, bardzo szczęśliwe. Rozkoszne nawet. Mam takie wrażenie, tak, rozkoszne. A jednocześnie bolesne. Miejscami tragiczne, ale jakaś opatrzność czuwała, że ja nie wyniosłem z traumy z tego koszmaru okupacji, który dano mi było i moim rówieśnikom przeżyć.
Więc... No ale to zawdzięcza pan mamie. Słucham? Mamie pan to zawdzięcza. No ba! I mamie, i ojcu, bo ojciec też... Mamie, ojcu, wszystkim... Ja przepraszam, że się wtrącam, tak. Ale pamiętam, jak byliśmy w Bogucicach i pokazywałeś miejsce, gdzie stał dom, w którym ojciec organizował dla was i dla swoich dzieci i okolicznych dzieci teatr. Także tak, też tak. Tworzył taką płaszczyznę, gdzie te małe dzieci w małej wiosce uciekały, mogły inny świat. W innym świecie tak. Się i ja muszę czyli powiedzieć, że Józef właśnie wspaniale umie przemawiać. Zauważyłam, że jego rówieśnicy z Bogucic, których miałam okazję poznać, też jak mówią bardzo pięknie i otwarcie. I nagle stwierdziłam, że być może te pierwsze doświadczenia właśnie takie, że stawali na scenie, że musieli coś powiedzieć, że musieli się zaprezentować, dają tą później możliwość jakby na dalsze lata prezentacji i spokoju przy mówieniu. Jasne, że to ma znaczenie. Tak było. Teatr okazuje się od bardzo dawna towarzyszy człowiek pewnie od jaskini. A w Bogucicach, która była małą jaskinią pod Wieliczką, już był teatr zrobiony przez ojca. Teatrem, ale jak mówimy o mówieniu, to mówienie jest moją małą troską. Uwielbiam, jak ktoś mówi dobrze po polsku. Moja matka mówiła pięknie po polsku. A to jest część tego, co my robimy, o czym my teraz mówimy, bo mówienie nasze też powinno być naszą troską. Dbajmy o to, żeby język polski kwitł i rozwijał się. Eliminujmy wszystko, co jest naleciałością bezsensowną, mieszaniną angielszczyzny tam, gdzie wyrazy polskie zastępują doskonale terminy przy okazji. Dobrze. Mówił pan profesor Bralczyk, że nie ma rozmów webinarowych. To mniej więcej taka nasza jest. Ona jest trochę hybrydowa, webinarowa. Online'owa. On mówi, rozmowa, zresztą był ze swoją małżonką gościem jednej z naszych rozmów, mówi, rozmowa webinarowa to jest rozmowa web w web. A więc naprawdę możemy posługiwać językiem polskim. Ja myślę, Miłko, że wiele rzeczy, o które będziemy chcieli zapytać, będziemy pytali w urodziny pana Józefa i te pytania sobie rozkoszne zostawimy na październik, o tym później, ale chciałbym zapytać się, panie Józefie, pana proszono niejednokrotnie, żeby pan też pewnie nauczył malować, a przynajmniej podzielił się malowaniem, tworzeniem. A był pan też uczniem przecież i był pan też studentem. Nie wszyscy wiedzą, że magister, podwójny magister Wilkoń to historyk sztuki, także, więc z papierami nauczyciela. Czy pan, panie Józefie, lubiłby uczyć, gdyby mógł pan uczyć? Czy miałby pan tyle cierpliwości i odwagi, żeby stanąć naprzeciwko jakiejś grupy i uczyć? To znaczy... Jakieś dobre rady? Artur, nie lubię nauczać w rozumieniu pouczać. To z tym trochę mnie nie wychodzi, ale lubię przy okazji, że coś się tak ułoży, że ktoś z czegoś coś pozytywnego wyciągnie i to pozostaje. Uczymy się cały czas, między nami mówiąc. Więc jak widzę, że coś dobrego, daj Boże, mądrego wyszło z tego mojego pouczania, nauczania, czy warsztaty,
czy inne kontakty, powiedzmy, czy z dorosłymi, głównie z dziećmi. Z dziećmi miałem ogromnie dużo kontaktów. To mnie to bardzo cieszy. Ale powiedzmy nauczanie takie w sensie, powiedzmy, pedagogika dydaktyka profesjonalna, nauczanie na uczelni, to na szczęście się tego nie podjąłem, bo to jest tak zabiera czas, żebym się już tutaj pogubił. Ja chciałem zrobić ile się tylko da w tym, co robię. Ale uczy pan właśnie warsztatowo. Właśnie każda książka, a było ich chyba setki, których pan tworzył ilustracje, ale też i pisał, no to właściwie są podręczniki. Ja chcę jeszcze jedno zadać pytanie takie szkolne. Jak to było z tym Puszkinem i miłością do Puszkina? Bo chyba nauczycielka rozkosznie, ja dzisiaj używam tego słowa, rozkochiwała pana w Puszkinie. Czy tę nauczycielkę pan najbardziej wspomina? Słuchaj, Puszkin jest dobrym poetą rosyjskim. Trochę Puszkina znam i pamiętam, ale ty najwyraźniej mówisz chyba o Mickiewiczu. Ja mam wrażenie, że czytałem tutaj o wspomnieniach o Puszkinie, ale to mogę... O Mickiewiczu. Och. No ale Mickiewicz jak być na razie może cały czas jest Puszkin w kanonie lektur szkolnych i jest obowiązkowy. Znałem wszystkie... warto się przy Mickiewiczu. Ach, tak. Kochałem wszystko, co dotyczyło wczesnego Mickiewicza. Oczywiście też o Don Quixote chciałem powiedzieć. A Puszkin? Nie. Znałem wszystkie etapy jego podróży. To Petersburg widziałem w kontaktach z Puszkinem. Ach, a, myślałem, to że tu nie jest Puszkin. Miłość do Puszkina. Jako... Bo jest tak, Mickiewicz, Don Quixote, Cervantes. Jakieś takie... Tak. No bo nie tylko Don Quixote, ale też intermedia, także... Właśnie dlatego ten Puszkin mi też pasował. Ale dobrze. To świetny, przepraszam, że tak powiem, świetny facet Puszkin, cudowny. A nasz Adaś, tak, no miałem widocznie świetnych pedagogów, rozmówców, jak trzeba było. I powiedzmy już od wczesnych lat gimnazjalnych interesowała mnie i bardzo mnie interesowała literatura romantyczna, czasy Puszkina, Słowackiego, ale co ja mówię, Puszkina, czas Mickiewicza. Udało się. Adasia. Profesor Klimczyk, nauczyciel gimnazjalny. Tak. Więc i to mi zostało, to mam do dziś. Nie mogę się od Mickiewicza oderwać, od pana Tadeusza. Tkwi to we mnie. No. I sport chyba w szkole. Tak jakoś pan wspomina o sporcie innych. Nie miałem dobrych wyników sportowych. Wiem, że gdybym, powiedzmy, był tam w jakimś tam wielodyscyplinowym, miałbym coś do gdybym rzucał oszczepem, bo bardzo mi się dobrze i daleko rzucało. Jakby tak. A czy pędzel się trzyma tak jak oszczep? Nie. Słucham? Pędzel się trzyma tak jak oszczep? Nie. Nie ma nic wspólnego. No wiesz co, to jest i pomysł. Spróbujesz rzucić pędzel. Ale wracając do sportu. O, przypadek jest tutaj. Wracając do sportu, to jednak byłeś drużynowym jako harcerz. Tak. Także... Musiałeś zdobyć jakieś odznaki, żeby... Nie, ale nie miałem wyników sportowych. Prawdopodobnie kiedyś tam gdzieś... Dlatego panie Józefie mówię, że w tej książce pan mówi z dużą atencją o wyczynach sportowych kolegów. I zastanawiałem się, czy pan jest kronikarzem tych sukcesów, czy to przypomina taką historię moją, że ja mam jedyny sukces sportowy, dzisiaj to publicznie powiem, mam 5. miejsce w województwie koszalińskim, w chodach na 5 kilometrów, na 5 startujących, bo miałem 5. miejsce. Ale to nie tak chyba, to nie ta historia, nie. To chyba nie. Właśnie, bo tak jakoś z kronikarską dokładnością pan o kolegach pisał. Przypomnę, coś takiego było, że biegałem kiedyś
biegłem 5 kilometrów dookoła Wieliczki na jakimś tam święcie. I od razu powiem, że dobiegłem tylko dlatego, że się wstydziłem, że tam patrzyła się taka dziewczynka, która mi się wtedy podobała, ale to mnie tak kosztowało, że tutaj na to absolutnie nie, a zresztą wiesz... Czy tego rodzaju rywalizacji i spędzania czasu niekoniecznie. Kiedyś z Frankiem Starowiejskim biegłem gdzieś tam na plenerze razem i Franek został w tyle. I ja mówię, Franek, podciągaj. A on mówi, wiesz, przyjrzyj się swojemu biegowi. No więc Franek zapewne biegł bardzo pięknie, ale nie mogłem zrozumieć, czemu nie nadąża. Ja wcale nie byłem dobrym biegaczem. Ale widać, że rywalizacja... Ale sport mi się podoba, uwielbiam to, co robią. Cieszy mnie to, co się dzieje w sporcie, te wyniki, ta zapamiętałość, ta dzielność... Te nasze dziewczyny, no, ta, jak jej, Piątek, tak? Ta... No nie tylko, mamy... No cudowna. Franko, jeśli no, mamy teraz i tenisistki, i siatkarki, no naprawdę na wielu, wiele biegaczki. Poza tym w jakimś sensie sport jest dla mnie i tematem, bo to niekoniecznie, powiedzmy, bezpośrednio przez malowanie sportowców, ale powiedzmy to, co się porusza w takiej harmonii, częścią czego jest i sport, to jest... Atleci też się pojawiają w pańskiej na przykład. Ruch. Przede wszystkim ruch, to co Józef umie uchwycić. No więc właśnie ruch. Tak, ruch, to, że te zwierzęta są sportowcy w biegu. Się dobrze ruszają. Tak. Blanko, a mogę cię namówić i to będzie niespodzianka, bo tu się dokładaliśmy, ale co cię zachwyca w Józefie Wilkoniu w takim sensie nauki, czy czegoś, pewnie to jest też jakiś truizm, moje pytanie, że się nauczyłaś od Józefa Wilkonia. Ja na przykład, kiedy jestem przy panu Józefie Wilkoniu, panie Józefie, mówię to spokojnie, uczę się wdzięczności, ma pan tyle wdzięczności dla świata, który tak emanuje po prostu. Ja nie wiem, jak pan to robi. Chciałbym usiąść i po prostu oprzeć się o laskę. I będę kiedyś to wspominał, że będę siedział i mówił, że udaję Józefa Wilkonia albo naśladuję Józefa Wilkonia. A druga rzecz, taki rodzaj spokoju, który jest z otwartością związany. Na przykład kiedy się Józefowi Wilkoniowi, z tą gościnnością, prawda? Artur. Przepraszam, jakbyśmy... że to mówię, ale tego się uczę od pana. Artur, dla porządku, ile mi się nie udało, ile mi się przyszło schrzanić. Ale to znaczy, że chciałby się pan też uczyć. No, ale to też jest nauka, że życie nie jest usłane tylko różami i trzeba sobie z tym radzić. Czy nie urodziłem się Józefem Wilkoniem Wielkim, prawda? Znaczy, to, jeśli nawiązując do twojego pytania, to jest tak, że faktycznie ja codziennie się uczę. No, cieszę się, że mam możliwość jakby na co dzień obcowania z twórczością Józefa i z Józefem, ale to, że Józef jest zawsze tu i teraz. To jest coś nieprawdopodobnego, że on nie wybiega, jak teraz jest z nami, to jest teraz z nami, nie myśli o tym, co będzie za chwilę czy za jakiś czas. Tak, i się tym jest... miejscem, i tego się uczę też, żeby cieszyć tym miejscem, w którym teraz jestem i jakby móc z tego otoczenia, ale nie tylko z kontaktu z ludźmi, ale z naturą, czerpać jak najwięcej i też obserwowanie świata. To jest coś niesamowitego, jak się z Józefem jedzie w podróż i Józef mówi, patrz. I faktycznie często my, no już nie mówiąc w dzisiejszych czasach, że często siedzimy i w komputerze czy w telefonie jadąc, a tutaj ten świat dookoła się ciągle zmienia.
i są tak piękne krajobrazy i światło, które jest za każdym razem inne i co innego nam pokazuje. I tą fotografię świata możemy obserwować i to dzięki Józefowi. Pamiętasz ten zachwyt, kiedy nie zdradzam z wielkich tajemnic, pan Józef był gościem u mnie najczęściej. Ja jestem gościem u pana Józefa. I tam rósł jaki kwiat, pamiętacie nazwę? No, dziewanna. Dziewanna. I pan Józef stanął i mówi, och, to jest taka dziewanna, która rosła u nas w domu. I pan Józef, słuchajcie, zostawił wszystko i kazał sobie robić zdjęcie z dziewanną. Co było przeurocze, prawda? Bo tam było przecież tyle atrakcji w gruncie rzeczy. A to nie była byle jaka dziewanna, przewysoka, to była potężna. A ja przechodziłem, słuchajcie, koło niej oczywiście. Przyzwyczajony, tak, dzień tak, jak dzień. Natychmiast pan Józef i właśnie dziewanna była chyba tak, ale też jest tak, że Józef zachwyca się tą dziewanną, ale ja łapię, żeby zrobić zdjęcie, bo myślę, że się przyda to zdjęcie i będziemy mieli... A Józef nie, bo on się zachwyca tą dziewanną i to jest fajne, że mamy jakby... To jest, bo to jest ta relacja między tym pięknem i człowiekiem. Czyli... Ten rok, przepraszam, że... Ten rok nam się wyjątkowo udał. No, ta pandemia palił diabli, ale jaki to był cudowny, urodzajny rok. Właśnie te nasze podróże, wystarczyło po prostu te pobocza w kwiecie, te prześliczne, błękitne cykorie. Proszę oglądać. Te maki w rowach. To wszystko... Tak bujnie. Czyli wystarczy tak wyjść, nie? Susza miała być przecież. Prócz pandemii miało wszystko schnąć, a tu nagle okazuje się. Słuchajcie, jeśli mówię o... mówię, czasami prowokuję moich uczniów i mówię, że mam taki dobry przepis na sukces. A jeśli zapytalibyśmy, co... I on będzie bardzo podobną receptą. Jak być pięknym? Wystarczy wyjść z domu. Czyli z własnej właściwie strefy komfortu, do której jesteśmy przyzwyczajeni, rozejrzeć się, przyjrzeć się i zobaczyć, jak piękny jest świat. I to znowu brzmi banalnie, no bo przecież każdy z nas jakoś wychodzi z domu, jakoś idzie na zakupy, jakoś idzie... A jednak, jak przychodzi wiosna, jak zaczynają po kolei kwitnąć najpierw forsycje, później drzewa owocowe, później pojawiają się bzy, to każdy... Ja się zachwycam każdego roku, jakby to było zupełnie nowe zjawisko. Jest a dla mnie jest dobry taki... To jest, absolutnie piękny. To jest dobry moment. Dlaczego pan się bardziej zachwyca naturą niż człowiekiem? Nie chce pan portretować, portretuje pan osoby, ale bardzo, bardzo rzadko. Sam słyszałem, jak prosiła nie jedna osoba, żeby zechciał pan namalować i odmawia pan bardzo taktownie. Natomiast zwierzęta i naturę pan maluje namiętnie. Skąd ta namiętność? Mówiliśmy o tym, co się dzieje teraz w przyrodzie z nami. Chcę zwrócić uwagę, że jest dziwny jakiś nowy czas dla nas. Musimy się pewnej rzeczy nauczyć. Zwróćmy uwagę, co się dzieje. Zwierzęta zbliżają się do nas. Coraz częściej podchodzą łosia, można podobno pogłaskać przez parkan. Tak. Nauczmy się tego, musimy temu podołać. Dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Obiegło teraz pewnie świat, to nieprawdopodobne przejście ponad 80 żubrów przechodzi przez szosę niedaleko. To było takie zjawisko, nie wiem, może kiedyś bizony. Coś nieprawdopodobnego. Musimy temu podołać, żebyśmy jakiegoś głupstwa nie zrobili. Żeby zwierzęta tracą instynkt i bojaźń wobec człowieka. Może się nawet zdarzyć, że nawet wilki mogą zbliżyć się do domostwa.
I nie wyprowadzajmy z tego... Ale czy pan nie jest temu winien, że pan udomowił wilka w swoich książkach? Tak, to było moim zadaniem. Ja się od dziecka we śnie bałem wilków. Wilki mi się śniły, bo mnie zna. Ale dla wilka zrobiłem sporo, kilka książek. I o dziwo po prostu wilk coraz częściej w widzeniu, w opinii człowieka staje się czymś bardzo sympatycznym. Powstają książki o wilku, jedna po drugiej. Obserwujemy cudowne filmy nagrane z... nakręcone w Bieszczadach czy gdziekolwiek. Fenomenalne rzeczy. Więc to jest... Panie Józefie, jeśli mógłbym zadać jeszcze jedno odważne pytanie. Gdyby pan nie był Józefem Wilkoniem, to jakim rodzajem z natury chciałby pan być? Drzewem czy zwierzęciem? Gdyby pan miał wybór. Czy chciałby pan być jak swój pies Bimber? Na przykład. Albo na przykład jeden dzień się zamienić, jakieś zwierzę. Ja kocham drzewa. Oczywiście... oczywiście ja lubię też ruch. Drzewa tylko szumią. Więc z powodu bezruchu może nie chciałbym być drzewem. Ale też chciałbym sobie tak poszumieć, jak szumią drzewa. Tak jak w drzewie. Tak. W dziupli. Tak? Ale myślał pan kiedyś o tym? Chciałoby się być i ptakiem. Strasznie mi się podoba koń. Choć się go nadal boję, bo jest też... już wilk i koń, czyli wilk. To nazwisko zobowiązujące. Tak. Ale to, czy wilkoń dorósł z mojego wilczka i z małego konika? Taki wilkoń się powstał? Czy pan był taki od razu dorosły? Tak. Dojrzały? Chcesz powiedzieć, kogo nie ugryzie, tego tak. Kopnie? No to zabrzmiało okropnie, więc no tak. Wzrusza mnie wilczek, wzrusza mnie wilk, choć się boję. I koń jest tak piękny, jest takim, jeśli patrzymy, co się dzieje z Arabem, jak Arab prezentuje swoją urodę, no to jest najwyższy kunszt demonstracji piękna. Jeśli mogę wtrącić, są też wilkołaki. A, i właśnie o tych wilkołakach chciałabym porozmawiać, bo dwa wilkołaki można zobaczyć. Można zobaczyć dwa wilkołaki podczas plenerowej wystawy pana Józefa Wilkonia w Koneserze na warszawskiej Pradze. One budzą ogromne emocje, bo to są największe rzeźby, które zostały zaprezentowane na tej wystawie. Jest w nich dużo ciepła i serdeczności, bo każda z tych postaci ma małego wilkołaczka. Tak na końcu języka mam powiedzieć wilkonia, wilkołak, wilkoń. Ale to, co dla mnie jest niezwykłe w tych rzeźbach, i proszę mi teraz powiedzieć, o co chodzi, to jest to, że one są, że można wejść w finie. To znaczy nie można wejść tam na tej wystawie, ale są zamknięte drzwi, jest kłódka i tak sobie wyobrażam, że gdyby otworzyć te plecy tych wilkołaków tam stojących, to można do nich wejść. A skoro można do nich wejść, to się można ukryć. Czy to jest kryjówka? Może być i tak, oczywiście. Aczkolwiek prawda jest taka, że to ma 800 kilo, jeżeli się tego nie wypróżni i robi to kłopot w transporcie. W związku z tym to był ten pierwszy powód, ale skutki tego są naprawdę fajne. Jest to taka szafa, do której można coś schować, można tam wejść. No, mały brzdąc na pewno może tam się bawić w chowanego. Mamy kilka niespodzianek. Może przepraszam, Blanko, i zaraz ci oddam głos, bo mamy prezentację zdjęć, które chcielibyśmy państwu pokazać.
Chcielibyśmy też je widzieć, jeśli się uda. Czyli musimy zrobić chyba tutaj pauzę. Ale ideą, jaka była, towarzyszyła tobie to przy tworzeniu. To zaraz powiem, bo będziemy to widzieć, wiesz? Żebyśmy widzieli, co idzie po kolei. Ale tu mówimy już o arce. Natomiast jeśli chodzi o wilkołaki, o tworzenie wilkołaków, to idea, która towarzyszyła Józefowi, to było przedstawienie natury, która jest groźna, zła. Czyli taka właśnie, taki duch lasu, tak? Który... No jeśli mogę, to powiem trochę. We mnie stale jest coś z poganina. To znaczy, gdzieś tam siedzi u mnie ten jakiś duch puszczy światowid. Nigdy na pewno nie wiem, jaki on jest, ale powiedzmy, to wilkołak, to oczywiście to z nazwiska, to z tego tematu, powiedzmy, że wilki, że... Ale to jest taki rodzaj światowida, trochę takiego bożka ducha leśnego. I ja poprzez te wilkołaki, życzliwe nam, choć mogą wyglądać groźnie, życzliwe nam, bo one nam dają w darze pieska. Przy okazji taki miałem zamiar, tak chciałem, że psa dała nam natura, dał nam wilkołak psa jako towarzysza życia naszego przez tysiąclecia. Pies i człowiek to jest, zrobiłem o tym książkę. Teraz przyszło mi, wczoraj miałem okazję rozmawiać z kimś, z dziewczyną, która będzie pisać pracę magisterską, co koń dał człowiekowi. Dopóki sobie nie uświadomimy, co koń dał człowiekowi, to traktujemy rzecz pobieżnie, ale przecież to koń współtworzył cywilizację. To jest największy motor w dziejach ludzkości. Jak koło. Jak koło. Ale ja słyszałem z kolei... A my to pakujemy w... Tak. Pakujemy w te tiry. I zawozimy wiadomo gdzie. Nad Morze Śródziemne jako koninę. Więc niech nam to trochę da do myślenia. Ja słyszałem ładną definicję psa, że pies jest jedynym gatunkiem, który zrezygnował ze swojego gatunku właściwie na rzecz przyjaźni z człowiekiem. Pies Wincent jest tego żywotnym przykładem. Psa uczłowieczył, w jakimś sensie uszczęśliwił, a w jakimś sensie pozbawił go własnej osobowości. I musimy też temu teraz... Tak, pies jest częstym też motywem i to chyba najczęściej terrier. On jest trochę podobny do Wincentego. Bo wiesz, terrier jest geometryczny. Ładne, tak. Można go, wiesz, rżnąć tak jak jakoś... A technicznie, skąd to wszystko? Macie tu Państwo piękną pracę Józefa Wilkonia wykonaną w brązie. Taki cymesik zupełnie dla... Była w drewnie, odlano w brązie. Zobaczcie proszę na zdjęcie i spróbujmy skomentować trochę tych zdjęć, żebyście Państwo zobaczyli pracę i twórczość Józefa Wilkonia, bo trudno nie mówić o Józefie Wilkoniu bez jego dzieł. Wracamy do Arki. Budowa Arki twojej. Już w 2006 roku, tuż przed wystawą w Zachęcie, Józef stwierdził, że będzie to wystawa pod tytułem Arka i zaczął budować. Wystawa była gotowa w grudniu, Arka powstawała latem. Wszyscy mówili, cała Warszawa mówiła tak, o tym. Wszyscy musieli być na tej wystawie. Przechodziło się z pokoju do pokoju, prawda? Jakoś tak drzwi... tych przestrzeni były drzwiami do Arki. Tak, tutaj jest jeszcze pokazane, jak tworzona była w domu Józefa, w ogrodzie Józefa Wilkonia i pomagali górale.
Bez górali nie byłoby tak. Arki. Także jeśli państwo mieszkacie w bloku, to oczywiście zachęcamy do budowania mniej więcej takiej wielkości arki, ale... Proporcjonalnie więc... może być. Tutaj przed chwilą był widoczny plakat z właśnie wystawy Zachęty i plakat, który... Projekt był Graszki Lange, plakatu, natomiast obok jest zdjęcie już Arka w Zachęcie. Już jest, i to miało ogromną, ogromną publiczność. Znaczy to była jedna z największych wystaw w ogóle w warszawskiej Zachęcie, która przyciągnęła ogromną... Historyczna wystawa. Przyciągnęła wszystkie pokolenia. Powiedzmy tak, pogodziła wszystkie pokolenia. Ale powiedzmy, gdzie jest teraz Arka obecnie? Radziejowice. Arka w Zachęcie właśnie zamontowana na ścianie w drzwiach w przejściu z jednego pomieszczenia do drugiego. Przylegała do tej ściany. Po wystawie... Więc Zachęta stała się Arką właściwie. Po wystawie dyrektor Pałacu w Radziejowicach pan Mrówczyński Boguś zwrócił się do mnie, czy ja bym mu nie wypożyczył, zdeponował arkę tam do Radziejowic. Oczywiście zgodziłem się. To był świetny pomysł i tam żeśmy ją ustawili na fundamentach w parku nad stawem. Nie ma dla niej lepszego, nie byłoby dla niej lepszego miejsca. I tam oczywiście do tej połowy dobudowałem drugą część, zamknąłem i osadziłem na fundamentach i tam się dobrze czuję do dziś. Czyli mieszkańcy Radziejowic, jeśli będzie kłopot z potopem, no to już wiedzą, gdzie się kierować. Na pewno małżeństwa tam jeżdżą, chyba ślubnicy. Tak, to bardzo miłe, jak się zdarza, że tam panna młoda, pan młody się fotografują przy wejściu do Arki, to się tak cieplutko robi. A mieszkańcy Piaseczna mówią o panu Józefie Wilkoniu, sąsiad, a właściwie mój sąsiad, mój sąsiad. I cieszą się z obecności takiego Noego u siebie, bo też zostawia pan ślad bardzo znaczny w Piasecznie. W Piasecznie powstał mural, który jest inspirowany książką Arka Noego, napisaną przez Piotra Wilkonia, czyli syna Józefa Wilkonia. Ta książka wyszła już w 1992 roku w Niemczech. Niestety do tej pory nie ukazało się polskie wydanie. Mamy nadzieję, że media rodzinna w przyszłym roku ukaże się. I to są ilustracje właśnie do Arki Noego. I jedna z tych ilustracji ze strony tytułowej została wykorzystana jako mural w Piasecznie i zajmuje ścianę w Centrum Kultury w Piasecznie. Tutaj... Wspomnijmy jeszcze na chwilę o Piotrze, który też był nauczycielem języka polskiego, miłośnik białoruskiego. Twórca teatru, i twórca książek, literatury. Więc gdzieś ten sznyt edukacyjny przewija się w pańskim życiu, panie Józefie. Piotr napisał kilka udanych książek do moich ilustracji. Jedna z nich, Leopanter, wydana. Jest, tu już za tobą jest to Polska. Świetnie. Wydanie była, na jesieni była hitem sprzedaży na Zachodzie. To jest historia miłosna. Nawet pewnej miłości. Pewnej miłości. Co jest ciekawe, że pewna miłość ma takie dwuznaczne, prawda? To jest taka szczęśliwe rozwiązanie czegoś, co się wydawało niemożliwe, a jednak się udało. To jest ta książka. I tak to bywa, że przy odrobinie szczęścia, szaleństwa, dobrej woli udają się rzeczy, które wydają się nieprawdopodobne. A zatem, żeby być lojalnym, miłym wobec autora, nie tylko ilustracji, ale tekstu,
przeczytamy z pozdrowieniem z pana Piotra. Z Leo Pantery, Historia pewnej miłości. Sawanna była pogrążona w mroku, kiedy Bruno z wahaniem wyruszył w stronę pobliskiej dżungli. Wybierał się na swoje pierwsze polowanie. Szedł z trudem, przedzierając się przez gęste podszycie. Dżungla tętniła życiem. Tu coś szeptało, tam rozbrzmiewał jakiś krzyk. Bruno zatrzymał się i nastawił ucha. Nagle coś obok niego przemknęło. Zadrżał i rzucił się do ucieczki. Po chwili ostrożnie się rozejrzał. Wtedy tuż obok rozbłysło dwoje ogromnych oczu. Przygotował się do skoku i fuknął groźnie, by wzbudzić strach. Ja tylko chcę powiedzieć, że kiedy spotkamy się w październiku, to Piotr Kozłowski i Olga Bończyk obiecali, że przeczytają równie dobrze jak ja ten tekst, a nawet na pewno lepiej. Leo Pantera, do niej wrócimy. Proszę następne zdjęcia, żebyśmy... To znaczy tutaj mamy jeszcze arkę i pokazane jak Józef właśnie, bo to cała ten mural powstawał, młodzi ludzie go malowali, ale pod okiem mistrza. I on do dziś cieszy bardzo mieszkańców Piaseczna, to znaczy mówią, że przejeżdżając obok od razu, mimo że jest pochmurny dzień, to sprawia radość, zawsze. Już jest moment, kiedy niektórzy zwierzęta... Żeby zobaczyć, ale żeby zobaczyć. To powiedzmy jeszcze o tym, o tych pozostałych śladach pana Józefa Wilkonia, takich bardzo materialnych, czyli Centrum Kultury w Piasecznie jest z logotypem logo. Na dachu tego budynku jest logo. Jest pelikan, jest, przepraszam, Pegas, tak, Pegas, który Józef Neon, który Józef zaprojektował, i ten Pegas jest też logiem Centrum Kultury w Piasecznie. Jest też rzeźba. Tak, i są cały cykl rzeźb, tak zwany Szlak Wilkonia, gdzie stoją rzeźby, które były też w arce, już to znaczy wytarte, na tej wystawie w Zachęcie, czyli tur, który jest odlany z aluminium, stoi odlew tura, misia, dwóch dzików, nawet trzech dzików, dwa hipopotamy kąpią się w fontannie, pantera, o której tu mowa. Ja mogę, najbardziej lubię i najbardziej moim zdaniem do twarzy jest lwicy, która jest naprzeciwko ratusza. I wszyscy ratusza, się przytulają do niej. Srebrna aluminiowa lwica z małym lwiątkiem. Tak. Najbardziej mi się to jakoś... Najbardziej tak. mi się to Ta lwica to jest chyba jedyna lwica z lwiątkiem leżąca przed ratuszem. Chyba na całym świecie. Także tutaj tylko w Piasecznie można odlew zobaczyć, bo oryginał leży teraz w Koneserze. Także i tą aleją prac Józefa Wilkonia można przejść razem z literacką mapą Piaseczna, bo to też jest to, co idzie za fundacją pana Józefa Wilkonia. Tak, tu chcemy też, stworzyliśmy taką właśnie miejsce, gdzie ludzie związani z książką, bo przewrotnie nazywa to się Literacka Mapa Piaseczna, natomiast książka zawiera informacje o ludziach, którzy tworzą książki. To nie tylko literaci, ale też graficy, ilustratorzy, to też wydawcy, to też naukowcy. Tłumacze, których tutaj okazało się, że w regionie piaseczyńskim jest bardzo dużo. I powstały już dwie edycje literackiej mapy Piaseczna. Też jakby przybliżamy twórczość ludzi, którzy zostali w pewnym sensie też zapomnieni, no bo ciągle coś nowego, a wspaniali twórcy mieszkali czy przebywali na terenie Piaseczna. Między innymi Maria Dąbrowska pisała Noce i dnie, czy tu pan Kamieński, Kamienie na Szaniec, też jakby inspirację brał z życia Anody, który mieszkał w Zalesiu Dolnym. Także tu jest tych osób bardzo dużo i mamy jakby już też przewidziane następne edycje tej książki. I tym się zajmuje
właśnie fundacja, że chcemy stworzyć miejsce, gdzie tych wyjątkowych twórców i też naukowców, bo profesor Borowy czy pani Grzegorzewska, twórczyni szkoły specjalnego nauczania, też mieszkała w Zalesiu Dolnym, więc chcemy, że to miejsce tak bardzo też jest przyjazne twórczym ludziom, którzy tworzą książki. I tutaj ta literacka mapa ma być takim przewodnikiem. Tak, przewodnikiem, lekcją literatury, lekcją. I taką wrażliwiającą, prawda, na miejsca, w których twórcy się. Tak, czy profesor Radwan, który mieszkał też w Zalesiu, ja tu tak podkreślam, ale tych nazwisk jest bardzo dużo. Czy artyści, którzy teraz tworzą, jak Janek Strękowski, czy pani Kalicka, czy no tu naprawdę jest sporo i serdecznie zapraszam do po prostu, bo to jest taki przewodnik, to ma być mapa, to nie ma być to coś encyklopedycznego. Przy okazji muszę upiec swoją pieczeń, mianowicie od 12 lat w Warszawie, właśnie ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, robimy literacką mapę Warszawy i odkrywamy za każdym razem pisarzy, literatów, poetów, prozaików, dramaturgów w Warszawie, pokazując młodym. Oni też wykonują pewną pracę, też plastyczne, happeningi, pokazując warszawiakom te miejsca, przy których też się przetaczamy i nie wiemy, że mieszkali tak wielcy, wspaniali twórcy. To tak przy okazji, że nie tylko Piaseczna, ale i Warszawa. Warszawa też miała kilku wybitnych pisarzy i także malarzy. Chcę zapytać, ponieważ pewna będzie niespodzianka związana z filmem z Konesera, o czym nie wie autorka tego filmu, ale na koniec się dowie. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o kilku wystawach, które się, bo powoli się zbliżamy do końca naszej rozmowy. Są dwie wystawy, o których warto powiedzieć. To jest wystawa w Zakopanem, która jest obecnie, wystawa w Koneserze, o której już wspominaliśmy, i wystawa na Wawelu, która się pojawi. Powiedzcie mi Państwo, dlaczego robimy wystawy i wernisaże? I jeśli mógłbym zachęcić Państwa do zachęty, by nauczyciele też zechcieli uczniom, jeśli widzą jakieś prace, zechcieli zrobić wystawę, zorganizować wystawę. Jak to się robi, po co się robi wystawę? Czy ona jest archiwizująca, czy ona jest systematyzująca, czy ona jest, zmusza pana właśnie, bo Wawel, król Kazimierz czy Jagiełło zadzwoni do pana i mówi: Józefie, zrób wystawę, bo już mnie nudzą te poczety, które wiszą, chciałbym coś mieć innego. I pan Józef wykonuje owo zadanie dla Wawelu. Artur, wrócę do twojej Warszawy i dla ludzi, którzy dla Warszawy tyle zrobili. I chcę powiedzieć, że poproszę cię, żebyście uzupełnili w ilustracji reprodukcję dwóch, trzech obrazów Chełmońskiego. Józef Chełmoński miał ogromny wpływ na Wilkonia. Po pierwsze, był jednym z największych mistrzów w światowym malarstwie, jeśli chodzi o pokazanie demonicznej urody konia. Konie Chełmońskiego są niepowtarzalne i Wilkoń temu zjawisku sporo zawdzięcza. Więc Kuklówka, Chełmoński, niedaleko Warszawy. Ale to tylko właśnie, ponieważ to uzupełnia. Przyjdziemy się po Warszawie, szukając śladów Chełmońskiego, bo on przecież i też tutaj mieszka. Radziowice, gdzie jest Arka, jest również miejscem, gdzie w depozycie znajdują się przepiękne obrazy, inne obrazy Chełmońskiego, które można zobaczyć. Ale dlaczego wystawy? Proszę. A dlaczego wystawy? Dlaczego wystawy się robi? Jak się je organizuje i po co się organizuje? Żeby się wystawić. Tak, to jest chyba główne dla artysty, to jest, żeby pokazać swoją twórczość. A ja myślę, że pana Józefa też usystematyzować pewne rzeczy. Ja muszę powiedzieć... Tak, coś ci powiem.
kiedyś, jak byłem bardzo młody, zdarzyło mi się po raz pierwszy być w zachęcie. Nie wiem przy jakiej... A, jak to nie wiem? Przecież o tym mówię. Była wystawa Całokształt dorobku Zbigniewa Pronaszki. I proszę Państwa, proszę Was, wchodzę do tej zachęty, idę i nagle widzę starca, starego Zbigniewa Pronaszkę. Nie zapomnę tego nigdy. No to jest właśnie ta wystawa. To akurat to było to szczytowe, to ale to jest ta demonstracja. Ale Panie Józefie, jeśli mówimy o takim... Nie zapomnę tego obrazu. O takim błysku, to też chcę podzielić się pewnym doświadczeniem, w którym ty byłaś świadkiem. Nie wiem, Miłko, czy ty byłaś wówczas, ale przynajmniej kilkakrotnie udało, byśmy organizowali panu wystawę, ale pokazać te prace na ekranie i patrzenie na pana, to jest właśnie dokładnie ten rodzaj wspomnienia, kiedy artysta widzi zmultiplikowane prace, jeszcze w dużej rozdzielczości olbrzymie prace, które pan odkrywa na nowo. To było dla mnie coś niebywałego, te twoje demonstracje na ścianie w kinie. Ta kinetyka tego po prostu, dynamika nieprawdopodobna. Bardzo mnie to cieszyło. I to jest to samo wrażenie, chcę panu powiedzieć, tak, że się przygląda artyście, który... Ja pamiętam też, że, bo to nie jest jedyne takie wrażenie, Chris Niedenthal. Pamiętam, kiedy zobaczył swoje zdjęcia, olbrzymie, wiecie, no zawsze patrzymy na te prace, no mniej więcej w takiej wielkości A4, no może nawet mniejsze, prawda? A on zobaczył to 20x6, prawda? I zobaczył te prace, czy Franek Maśluszczak, pamiętam to wrażenie, Wojtek Wieteska, no było mnóstwo tych artystów. Ale po to są chyba wystawy, prawda? Znaczy, współorganizując różne wystawy, dla mnie jest radością ogromną współpraca też z kuratorami, z organizatorami, bo wtedy wybór prac Józefa Wilkonia pozwala na każdą wystawę, pozwala jakby osiągnąć zupełnie inne relacje i inny odbiór, jeśli się odpowiednio dopasuje te prace. I myślę, że z każdą wystawą tak jest, że jeśli jest dobrze zaprojektowana, to jest naprawdę dobra wystawa i która daje, jakby pobudza też odbiorców do myślenia, do odbioru. Tak dobrze zrobioną wystawę, jak zrobiło teraz Zakopane, która teraz trwa, To jest moje prawdziwe, byłem wzruszony po prostu z holu wchodząc, fantastycznie zrobiona wystawa. Mówię o ludziach, którzy to zrobili. Tak. To jest ten kunszt. A że pan Józef jest wdzięcznym też twórcą, to pojechał do Zakopanego. Do Galerii Miejskiej. Do Galerii Miejskiej i tam otworzył te wystawy. Tak, 19 w dniu imienin Józefa Wilkonia. Józef Wilkoń był w Zakopanem i było otwarcie wystawy Salon Marcowy, twórczość Józefa Wilkonia i tak w bardzo dużym, szerokim aspekcie, bo i prace na papierze, i rzeźby, ale też i gobeliny, i prace w metalu, i filmy. Filmy, które powstało kilka filmów o twórczości Józefa i tam też były prezentowane, więc takie szerokie spektrum jest teraz pokazywane w Zakopanem. Będzie wystawa trwała do końca czerwca. I miejmy nadzieję, że minie pandemia i że będziemy mogli to wszyscy jeszcze obejrzeć. Natomiast wracam jeszcze do takiego tematu, który ty poruszyłeś o pięknej relacji. I taka wystawa już była. Wystawa była w Centrum Spotkań z Kulturą w Lublinie i pod tytułem Piękno relacji. I dzieci, i dorośli faktycznie przychodzili, mimo pandemii, bo to była w zeszłym roku wystawa, prezentowały się te prace wspaniale i
I ten aspekt relacji między właśnie pokazywania uczuć i relacji między poszczególnymi postaciami był podkreślony. A to jest też dobry moment, żeby powiedzieć o tym, czy może podzielić się pewną radą, że jeśli Państwo chcecie rozkochać dzieciaki w sztuce przez duże esz, to Józef Wilkoń jest do tego najlepszym powodem i dobrą inspiracją, żeby no, dzieci, które są pokoleniem obrazkowym, żeby z nimi rozmawiać na różne tematy. Więc familijnie, rodzinnie, kiedy Państwo wybierzecie się na wystawę do Konesera, ale już niedługo też do SCECO, o czym za chwilę powiem, to zobaczycie Państwo, jak dzieci wspaniale, bez względu na wielkość, na szerokość geograficzną, jak wspaniale reagują. Sam byłem świadkiem niejednokrotnie różnych reakcji, zadziwiających i zaskakujących. No właśnie, więc bo rozmawiamy ze sobą, mając na uwadze dzieci, publiczność dziecięcą również, to Wilkoń to potrafi. Jak mu wychodzi, tak mu wychodzi. Dzieci widzą, ale i Wilkoń kiedyś prowadził warsztaty i był chłopiec 5,5-6 lat i malował. I Wilkoń stanął za tym chłopcem i patrzy się, jak to dziecko z taką pewnością, z taką śmiałością bierze, macza pędzel, płucze, bierze farbę i kładzie. I ten ruch tego pędzla, ta zmienność i tak jakbym był z kamerą za malującym Picassem. Był taki film, jak mistrz Picasso malował. I tak sobie stoję za tym chłopcem i myślę sobie, Boże mój drogi, po co te studia na po co to wszystko? Ja tutaj to mam. Czyli warsztat był dla pana tym razem. Jak już mówimy o twórczości, jak mówimy o sztuce i w ogóle, to istnieje coś takiego, co jest dane dzieciom, sztuka dzieci w swoim czasie. To jest tak cudowne. I radość, jaką to stwarza dzieciom. Przypominam sobie sytuację, kiedy dzieci pracujące ze mną brały swoje rzeczy i organizator, dyrektor muzeum: dzieci, pozwólcie, zostawcie te prace, bo my chcemy je pokazać na wystawie. A te japońskie dzieci przycisnęło: nie dam! Moje! I tu jest jakiś fenomen cudowny. Więc... To na marginesie. Ale to w tym momencie. A czy pan łatwo w świat wypuszcza swoje prace? Czy panu łatwo to przychodzi, żeby... Niektóre rzeczy tak lubię, że nie chcę się z nimi rozstać, ale rozstaję się, bo góruje nade mną świadomość, że to się komuś podoba również, więc tak. Bo sztuka jest podzielna. Tak. Sztuka nie jest na wyłączność, sztuka jest podzielna. Wczoraj rozmawialiśmy, mówiłeś o tym, że pragnąłbyś, aby te twoje rzeźby znalazły takie miejsce, żeby dzieci mogły z nimi na co dzień obcować, żeby było miejsce, żeby one mogły jakby cieszyć się tą pracą zawsze. Znaczy to na ten temat bardzo często słyszę, dlaczego ty nie masz takiego bestiarium, gdzie dzieci mogłyby po prostu oglądać w sumie twoje wszystkie zwierzęta. Myślę, że to się w końcu gdzieś jakoś uda zrobić. Byłby sens, no to bestiarium Wilkonia, to po prostu to byłoby coś, co Wilkoń zrobił dla zwierząt, mając na uwadze, że jednak ja
tak często tu, myślę, że to tu robię myślę, że pada, dla wilków. Tak, tu myślę, że pada bardzo ciekawa deklaracja i propozycja i mam nadzieję, że ci, którzy słuchają, przejmą się tą propozycją i rzucą się na tę propozycję. Bo Józefa Wilkonia nigdy dość w Warszawie. Więcej, mam wrażenia, jest czasami w Azji pana, w Japonii, w Tokio niż w Warszawie. Nigdy dosyć Józefa Wilkonia. Zbliżamy się troszeczkę do końca naszej rozmowy, zapewniając, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Dzisiaj, kiedy wstawałem, policzyłem panie Józefie, ile razy prowadziłem spotkanie. Tylko profesorem Bartoszewskim prowadziłem tak dużo spotkań. Prowadziłem 9 spotkań z panem, panie Józefie. A zatem jubileuszowe w 14 października. W Dniu Nauczyciela. W Dniu Nauczyciela, w Dniu Edukacji. Komisji Edukacji, Komisji Edukacji Narodowej. Będziemy tutaj rozmawiać, pokazywać wczesne prace pana Józefa. Będziemy świętować pana zaległe 91 i 92 i przyszłe takie w razie czego 93. Ja jeszcze nawiązując do tego, że mówisz, że Józefa Wilkonia jest wiele w świecie, chciałam powiedzieć o jeszcze arce, która jest w Sarmede. Też jest to fresk namalowany na domu przyjaciół. I to jest też taka arka, która pokazuje tą miłość, bo tam jest i zwierzęta, i ludzie są na tym przedstawieni. Także tutaj też, że to wszystko jest połączone w uratuje nas, to prosto powiedzieć, łatwo powiedzieć, miłość. Ale tworzenie to akt miłości, to słowa, które padły dziś. Święty Tomasz powiedział, czyny bez miłości nie są nic warte. Parafrazuję, więc po prostu musimy się kochać, a pokazywać to na różne sposoby. Sztuka jest tego bardzo dobrym przykładem, dobrą receptą na przeżycie fajnie, szczęśliwie swojego życia. Fajnie to może nie najszczęśliwsze pojęcie. Proszę Państwa, Panie Józefie, jest jeszcze jedna prośba. Przed filmem, który pokażemy Państwu, już nasi drodzy operatorzy myślą, że się kończymy i lądujemy. Otóż nie. Jest pewna niespodzianka i prośba, którą nie musi Pan zrealizować. Natomiast zawsze nas na tych 9 spotkaniach, a ponieważ oglądają nas dzieci, zawsze malował pan jakieś jedno zwierzę. Przygotowaliśmy tutaj pędzle i farby. Gdyby pan zechciał namalować jedno zwierzę, przynajmniej jedno zwierzę tutaj dla nich, my zrobimy zbliżenie, jak pan to zrobi, żeby dedykować te prace dla nich. Ja też podpowiem i pierwszy raz dzisiaj się to powiem, że te wszystkie prace, które pan namalował, ja je mam. I kiedyś je pokażemy, żeby panu przypomnieć ten czas spotkań z dzieciakami. Jeśli te tradycje moglibyśmy podtrzymać, to byłbym przeszczęśliwy. Dobrze, tylko mi przypomnisz, co ja tam kiedyś namalowałem, żebym się nie powtórzył. Za każdym razem przecież pan maluje inaczej. Jest no niż, dobra, jest dobra. To coś z tego, o czym mówiliśmy, o jakimś zwierzątku, to sobie tutaj namalujemy zwierzątko. Zapraszam tutaj, ja zdejmę. Wiem, że tak sztalugę przygotowaliśmy, a Józef Wilkoń maluje jednak nie w pionie, a w poziomie. Mamy tutaj przygotowane jakieś farby. Wodę potrzebujemy. Wodę potrzebujemy i ktoś musi nam pomóc duże w tej wodzie. Tutaj zrobimy cięcie, bo to zmontujemy. A czy ktoś może... Słuchajcie, woda. Woda jest tutaj, tylko czy mamy naczynie jakieś? No, są suche pędzle. Nie ma. Słuchajcie, ale to ja wezmę w tym. Oto. To umyję i już. Bo to wystarczy tyle, nie? Już. Artur, nie masz czarnego? Nie masz. O! Mamy ten. Jest ten czarny. To jest czarny, ten pierwszy. To? Tak. Wygląda. To jest niebieskie. A, niebieskie. Zaraz to musimy panią tą... Tak. A, czarne, dobrze. Czarne, to czarne. Fajnie, dobra. To nie wiem, co to jest. Czerwone i czarne wystarczy, tak. Dobra. Jest woda, masz w szklance wody. Tutaj? Dobra.
Ja jako asystent, bo ja potem będę w CV pisał. Pisał. Tu jest czerwony. O. Tutaj chlapnij mi tego czerwonego. O. Mówiłem, że dobra. Wszędzie znajdę. Hop, dobra. Wszędzie znajdę robotę. I taką samą kubkę czarnego. Czarny, dobrze. Dobra, mamy, jest woda. Mamy w razie czego 2-3 bristole, gdyby coś. Nie, no dobra, jest. Dobra, to jest niebieski, słuchajcie. To nie jest czarny. No to proszę. No i, no to i będzie ryba. Dobrze, ja ci powiem, może trudno nie ma, stało nie ma się. Pawy na przykład. Trudno stało się, będzie niebieskie. Dobrze, dobra. A może w poziomie ten... To? Może jak czekaj, zobaczymy. A tak, bo nie ma żadnych. A jak ryby, to może w poziomie byś chciał, Józef? Czy w pionie ten możemy, papier? Możemy jedno i drugie potem zobaczymy. Dobra. To jest specjalnie dla... Czerwony koń, tak? Dla dzieciaków. Dobrze. Teraz... Jest tu moja kawa. Tak. No bo nie mam czarnego, to jest straszne. A więc jak państwo nie macie czarnego, to wystarczy po prostu wziąć no kawę. Bo... Na szczęście jest to kawa zrobiona tak zwana po turecku. A, ona nie to bardzo. Słaba. Nie za bardzo. Tak, nie za bardzo, no to trudno. Będzie niebieski, chyba że... A... Chyba, że poproszę panią Martynę jeszcze. A nie mamy jakiegoś na przykład pisaka czarnego pod ręką? Pani Martyno! Mamy? Taki potrzebuję czarnej matę. Farby. Tak, 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 tak. To pan już maluje. Tak. Czarny mazak jakiś macie? Może? Tutaj jest. Co mamy? Marker. O, dobra, fajnie. Otwórz mi. Czy mogę ci zabrać tą laskę? A, patrz, tutaj jesteście. Tak. Nie, nie. A gdzie jest pani Martyna? A tutaj. Jest, jest, dobra. Tak jest, tak, 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 tak. Mam czarną! I ją, mam czarną. Proszę bardzo. Nie ma, że... I mam też mazak w razie czego. Pan Józefie? Gdzie, tutaj? Już się stało. Już mamy... Mamy niebieski. Co taki asystent powinien jeszcze, oprócz tego, że umie biegać po schodach, jeszcze powinien mieć? Dobra. Są jakieś wymogi? Przepięknie to wygląda. Być cierpliwym. Cierpliwość. Dobra. Czy pokażę jeszcze ryby? Co? Rybę w poziomie przy drugim? A mamy jeszcze żeby jedno. Zrobić rybę, tak? Tak? Dobra. Dobrze. Dobra. Bo co, bo zdobyłeś czarny? Tak. A jak zdobyłeś czarny, no to wobec tego zaraz. Daj mi tą. Zaraz to zrobimy tutaj numerki jakieś tam. Dobrze. Dobrze. Tu mam to. Dobra. Tylko musimy to położyć. I musi być też asystent sprawny jednak, prawda? Mieć. Dobra, jeszcze raz czerwony. I co? I w poziomie? Może być w poziomie. Bo to będzie pierwsza rzecz w poziomie. O. No to, tak się domyślałam, że ryb nie ma. Dobra. Jest teraz czarny, jest woda. Dobrze, jest... mamy wodę. Mamy czarny, a teraz mi dasz kubkę czerwieni. Proszę bardzo. Czerwień raz, dobra. Mistrzu. Tak się maluje ryby. Czy
Oczywiście, jeśli Państwo oglądacie, to możecie wzdychać, przeżywać, pokazywać palcami, bo tak zawsze było na spotkaniach z dziećmi, ale też i z dorosłymi, że wszyscy przeżywali. Cała sala wstawała i przyglądała się. Razem tego nie możemy zrobić, ale robimy to dla Państwa też przyjemności. To jest ryba morska? Drapieżna. Mam nadzieję. A teraz niebieski. Wypłuczemy i weźmiemy czerwonego. Dobrze, tutaj jest czerwona. Dobrze. Tutaj, tu się jakieś już potrzeby kulinarne odzywają. Że co? Że krewetkę. Są jeszcze koniki morskie i takie inne cuda, które były między innymi w książce Rybak na dnie morza. Ale zobaczcie, jak można wyobrazić. To może mieć koronę, prawda? A to może być broda, czyli to może być królowa ryb. Król ryb, no bo jak broda, no to... Mam nadzieję, że to widać. Widać, tak. A teraz weźmiemy sobie czegoś jasnego, jakiś tam biały, czy coś w tym rodzaju. Ty wiesz, że wszystkie pędzle są niewymyte i, no to i właśnie są łopatą. Tu jest, to jest z tych jasnych, to nie wiem, dobra, co to jest za kolor. Dobra. Zobaczmy. Taki mamy kolor. To chyba żółty. Taki, tak. Jest oko. Jest oko, a teraz spróbujemy mu zrobić... Tu. Chyba, że... Ale jest, jakiś tak. Ślad będzie. Dobrze. Tak. Tu pewnie widać jakieś działania botoksowe. I mamy rybę. Nie było ryby. Dobra. Można odpuścić, panie Józefie. Ja ci coś powiem. To by trzeba było, cholera, żeby jeszcze ocalić to. To już oni sobie będą radzić. Ja mam. Ci, którzy chcą, mogą zaklaskać panu Józefowi. Pan Józef i jego pracę. Proszę państwa, Naszymi gośćmi w cyklu Porozmawiaj o pięknie była niezwykła Blanka Wyszyńska-Waltak, dobry duch wszelkich działań związanych z twórczością pana Józefa Wilkonia, depozytariuszka niemalże pamięci i twórczości pana Józefa. Józef Wilkoń, mistrz, mówiłem. Pewnych pojęć nie wolno unikać. Maestro Józef Wilkoń. Dziękuję panie Józefie, że zechciał pan dziękuję po raz kolejny zaryzykować te. Dziękuję ogromnie. Dziękuję państwu. I Miłka Skalska, dziennikarka, dyrektorka, zastępczyni dyrektora Muzeum Marii Curie Skłodowskiej. Byliście państwo w cudownym miejscu
w Starej Prochowni. Spotkamy się 14 października jeszcze w tym roku. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.